Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym dzisiaj nawiązać do takiego tematu, który ostatnio przeczytałem, że powstaje UNITRA. Powstaje jak Feniks z popiołów. UNITRA. Kto nie słyszał tego słowa? Część ludzi kojarzy to z telewizorami, część ludzi kojarzy to z odbiornikami radiowymi. Część ludzi na przykład na gramofon mówią UNITRA zamiast fonika, czy na radio UNITRA zamiast śnieżnik, ale co jest najważniejsze? Powstaje nowa UNITRA, powstaje w końcu polski sprzęt, budzi się do życia sprzed bardzo, bardzo długiego okresu. Jest to podejście drugie, bo kiedyś też już się przymierzano do tego, ale się nie udało. I może na początek nawiążemy tutaj, co to jest UNITRA. Jak czytamy na Wikipedii, UNITRA to jest Zrzeszenie Przemysłu Elektronicznego i Technicznego powołane do życia w 1961 roku. Składało się z około 30 zakładów i może pokażę tak w skrócie tylko listę, tak? I tutaj widzimy różne zakłady, które wchodziły w jakby ten pierwszy skład tej UNITRY. Widzimy tu Fonikę, która produkowała gramofony, widzimy Elwę, która produkowała kondensatory, Diorę, Dolna, z takich znanych jeszcze to ZRK, które produkowało bardzo dobrej klasy magnetofony, Unizet, WZT, no mnóstwo zakładów, mnóstwo ludzi, mnóstwo historii. No i to padło w latach 90. No i teraz znowu mamy coś, co powstało już i premierę będzie miało już niedługo, bo bodajże około miesiąca, dwóch. Już niedługo będą w przedsprzedaży sprzedawane urządzenia. Tutaj dam Wam parę linków do tego, żebyście sobie mogli tu poczytać. I tutaj nawet piszę, że zrzeszała na koniec aż 44 przedsiębiorstwa i zatrudniała ponad 100 tysięcy ludzi, tak? Więc zobaczcie, jaki to był moluch. Ale zobaczcie też w tamtych czasach, jakim żeśmy dysponowali potencjałem. I teraz na przykład Wam powiem, że w takim wzmacniaczu jakimś jest około 300 różnego rodzaju elementów, łącznie z potencjometrami, z obudową, z blaszkami jakimiś mocującymi. I wyobraźcie sobie, że każdy element był produkowany w Polsce. Praktycznie rzadko coś było sprowadzane z zagranicy i wszystko to było produkowane. Ilu ludzi miało zatrudnienie, ale to nie tylko, to nie tylko zatrudnienie, bo zobaczcie po prostu, jak szybko można było się przestawić i produkować coś innego. Wyobraźcie sobie, że na przykład firma, która produkowała obudowy do jakiegoś modelu, mogła produkować po prostu, nie wiem, szafki, coś innego, czy jakieś do kluczowego przemysłu jakieś zamówienia. A teraz po prostu chwała takim ludziom, których tutaj widzimy, jak chcą po prostu wskrzeszyć to do życia. I to nie tylko, że tak powiem, żeby odnieść sukces finansowy, ale żeby pokazać, że nie jesteśmy w tyle, że coś potrafimy i mam nadzieję, że będzie to bardzo dobrej jakości sprzęt. Dowiadujemy się tutaj, że teraz powstanie taki zestaw wieżowy oparty o wzmacniacz WSH-205, gdzie w tamtych latach był produkowany wyłącznie na zachód pod innymi markami, na przykład Thomson we Francji, Emerson, Pate Marconi, no dużo, dużo, dużo by o tym tu opowiadać. Sam powiem, że jestem takim też trochę fanatykiem UNITRY, mógłbym tutaj długo opowiadać na te tematy,
ale nie chcę Wam tu jakby zawracać w głowie niepotrzebnie, ale pokażę może taki zestaw wieżowy i pokażę to, co będzie produkowane na początek. Mówimy o tym zestawie wieżowym ZM1006, który jest teraz protoplastą do tego, co powstaje w USH805. Powiem tak, w tamtych czasach, w latach 80., jak to było produkowane, cena takiego zestawu oscylowała w cenie samochodu osobowego. I naprawdę był to wysokiej klasy sprzęt, co świadczy właśnie o tym, że zostało to eksportowane do różnych krajów pod zmienioną nazwą, tak? I tamci audiofile, to im się to podobało, tak? I cenili to, no ale że niestety byliśmy tutaj w tych latach pod dominacją Związku Radzieckiego, więc nasz przemysł był po prostu tłamszony, tak? A teraz zobaczcie to, co będzie tu produkowane. Unitra Fryderyk. Ci, którzy pamiętają ten gramofon, bardzo jest zbliżony do tego tutaj. W tamtych czasach Fryderyk był naprawdę bardzo dobrym gramofonem, po prostu mający takie parametry jak ówcześnie produkowane na Zachodzie. Co my tutaj dalej widzimy? Właśnie ten model wzmacniacza WSH805 i tutaj na dole jest bodajże jakiś kompakt, coś takiego, tak? Zobaczcie, że jest to bardzo podobne do tego wzmacniacza, który był produkowany ponad 40 lat temu, tak? Co my jeszcze tutaj widzimy? Widzimy tutaj kolumny lub zobaczcie, jak pięknie wygląda taki zestaw w kolorze czarnym. Nie ma po prostu wstydu, tak jak kiedyś, postawić to na komodzie, tak postawić to teraz. I żeby tu nie być gołosłownym, że ja też takim kolekcjonerem, trochę fanatykiem jestem, to chcę Wam tu pokazać część takiego zestawu wieżowego mini. Zobaczcie, wzmacniacz PW8010 i tuner T8010. Bardzo dobry sprzęt, dysponujący mocą i dynamiką. I zobaczcie to wykonanie, 80. lata i tu naprawdę nie ma się czego powstydzić. No, ja tutaj pokażę to, u mnie stoi. Nie mam czasu się tym zająć, albo zobaczcie ten gramofon tutaj do góry. Jest 403-331. Bardzo dużo takich na podstawie tego modelu było gramofonów eksportowanych do Niemiec, do Francji, no do wielu krajów i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Pokażę tutaj jeszcze coś innego, na przykład zestaw z Diory. Zobaczcie, mamy tutaj kompakt. Ostatni wypust Diory CD0421. Zobaczcie na tą stylistykę, że mówię, sprzęt ma 30 lat, a nie ma wstydu, żeby stał i co najważniejsze, gra bezawaryjnie. A do góry widzimy tu fonikę, łódzką fonikę, to jest też kompakt CDF003R. Czyli R to znaczy sterowanie z pilota. I zobaczcie, tak jak mówiłem, jest to robione na eksport, znaczy może nie na eksport, prezydent Line, coś takiego. No, w tych końcówka lat 90. te firmy próbowały się jeszcze bronić, zanim padły, podejmując współpracę z różnymi firmami, gdzie fonika broniła się dosyć długo i bodajże, nie pamiętam, z jakimś światowym producentem współpracowała i robili jeszcze razem gramofon, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć. Do góry też widzimy tutaj tuner z tej linii tutaj czterocyfrowej, już ostatniego wypustu. No, tak to wyglądało
w latach 80., w 90. i wszystko to zostało zaprzepaszczone. Dla porównania chcę Wam tu pokazać na przykład z tamtych lat tak samo amplituner Grundig czy gramofon Grundig też. To jest też taki zestaw, który tutaj mam, którego używam. No praktycznie jak popatrzymy na te nasze rzeczy z tamtych lat, to one niczym nie odbiegały od takiego czegoś. Spójrzmy. Napis Unitra i tak jak mówię, nie było się wtedy czego wstydzić i myślę, że to, które teraz tutaj widzimy, co jest nam pokazane, tak samo po prostu będziemy mieli po prostu będziemy mieli się czym pochwalić, czym się chlubić, tak? Zobaczcie, to co mówiłem, to jest ten Fryderyk, a pokażę Wam na szybko też Fryderyka oryginalnego, jak wyglądał. Też jestem w posiadaniu takiego Fryderyka. Zobaczcie, tak wyglądał ten Fryderyk, protoplasta tego, który pokazywałem wcześniej. Oczywiście on jest tu zniszczony już trochę, ale zobaczcie nawet to wykonanie. Plinta drewniana, przód aluminiowy, solidne przełączniki. No, o czymś to świadczy, tak? Jeszcze raz porównanie. I miejmy nadzieję, że ci ludzie, którzy to teraz tworzą, 30-40 osobowy zespół, będą chciały, żeby ten nasz przemysł ruszył i odniósł sukces i po prostu nie zaginął. Miejmy nadzieję, że to fanatycy, którymi kieruje jakieś ogólnonarodowe dobro. I tak jak mówiłem, tutaj na przykład tu czytamy, że naszą główną inspiracją jest kultowy zestaw audio, który ZM10006, który mówiłem, który był produkowany pod koniec lat 70., tak? Wtedy sprzęt wyszedł z meblościanki. Zestaw nie przypominał już mebla, a nabrał racjonalnej, technicznej formy. Dlaczego mówimy, że wyszedł z meblościanki? Bo weźmy pod uwagę, że ten zestaw wieżowy to był wysokiej klasy sprzęt, można powiedzieć, dla audiofilii w tamtych czasach, ale Unitra, tak jak mówiłem, produkowała zwykłe radioodbiorniki, często umieszczane w obudowach z płyty wiórowej i dlatego tutaj wyszedł z meblościanki. Meblościanka to też taki jest... Taki symbol lat właśnie 70., 80., gdzie meblościankę w domu miał prawie każdy, tak? Poczytajmy też tutaj, jak to wszystko się zaczęło. Piszą tutaj, że w 2020 w biurze należącej do firmy Mudita Admion pokazał mi prototyp wzmacniacza Unitry, a pasja z jaką o nim opowiadał sprawiła, że niemal z miejsca uwierzyłem w ten projekt. Wspomina współzałożyciel projektu CD Projekt, która, jak wiadomo, gry komputerowe projektuje, tak? I tutaj zwrócę uwagę na to słowo pasja. Pasja to jest coś takiego, które wielu ludzi motywuje i pasją zarażają się inni. Także to, co ja tutaj opowiadam, to też myślę, że ja tą pasją też kogoś tutaj zarażę, a przede wszystkim chciałbym, abyśmy podeszli do tego poważnie i przekazali te wiadomości innym, że ta Unitra powstaje, tak? I tutaj też, jak piszę, liczy obecnie 20 inżynierów. I taka wzmianka następna, to nie jest nostalgiczny skok na kasę. Czyli po prostu ktoś, założyciel jakiejś firmy, który chce tylko zarabiać, to wybierze taki towar, na którym będzie mógł w krótkim czasie zarobić, tak? Ale tutaj właśnie widzimy tą pasję, która może też doprowadzić do finansowego sukcesu,
ale to nie sukces jest tu najważniejszy. To nie sukces finansowy jest tu najważniejszy, ale pokazanie, co potrafią Polacy i czym możemy błysnąć w świecie, tak? No, ale tutaj też muszę taki troszeczkę minus też powiedzieć. Tanio nie będzie. U Nitra to audiofilski entry level. Zobaczcie. Zintegrowany wzmacniacz będzie kosztował WSH 805 15 tysięcy, gramofon 11 tysięcy, odtwarzacz 6, kolumny 19. Ale powiem na przykład, że WSH 205 w tej chwili, z tamtych lat produkcji, w tej chwili odnowiony, trzeba też zapłacić 5-7 tysięcy. W gorszym stanie trafią nam się za 2,5. Także to jest ta cena, którą tu widzimy. Jest to cena wysoka. Miejmy tylko nadzieję, że po prostu jakby Unitra zejdzie troszeczkę na taki średni poziom, średnio dostępny poziom, tak? Ale moim zdaniem zaczęcie jakby wdrażanie produkcji, pokazanie firmy od takiego czegoś, od wysokiego poziomu, jak przypomnę, taka wieża w tamtych latach kosztowała klasy była samochodu osobowego. Tutaj dodając te, to mamy 20 kilka tysięcy, koło 30, czyli też to jest słabej klasy samochodu osobowego cena. Już by zupełnie na sam koniec chciałbym tu za pośrednictwem mojego kanału prosić o rozpropagowanie tej wiadomości, że coś takiego powstaje, żebyśmy dali szansę, żeby to jednak drugie wejście na rynek jakby się powiodło, tak? I już na sam koniec chciałbym zaprosić do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania. Chętnie porozmawiam też w komentarzach z ludźmi, którzy mają podobnego rodzaju sprzęt jak ja. Chciałbym do tej subskrypcji zaprosić, co nam taka subskrypcja daje. Po prostu mając zasubskrybowany kanał, następny filmik pojawia się jakby z automatu i nie musimy tego pilnować. Także na tą chwilę bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego. I miejmy tu nadzieję, że marka Unitra jest teraz taka, a za krótki czas będzie nam się kojarzyła z czymś bardzo poważnym, z czymś bardzo wielkim, mającym uznanie nie w Polsce, ale również za granicą. Dziękuję.